Nadanie Otto Schirowi tytułu honorowego obywatela miasta Tarnowa, zmiany dotyczące statutu gminy miasta Tarnowa, zmiana uchwały budżetowej, wzrost stawek podatku od środków transportowych od kilku do 20 kilku procent. To tylko niektóre z punktów porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła się w dniu 28 listopada. Radni wyrazili też sprzeciw wobec importu z Białorusi i Federacji Rosyjskiej produktów nawozowych. Najwięcej emocji u wielu mieszkańców Tarnowa budził z pewnością z trudem wprowadzony przez Marka Ciesielczyka do porządku obrad punkt zatytułowany Apel Rady Miejskiej w Tarnowie o dymisję prezydenta Jakuba Kwaśnego, któremu prokuratura postawiła zarzuty popełnienia poważnych przestępstw natury finansowej zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 8. Zgodnie z przewidywaniami radni nie podjęli takiej uchwały. Ani jeden radny nie był za jej przyjęciem. 6 radnych było przeciw, a byli to Barwacz Grażyna, Gądek Dominik, Kolak Zbigniew, Mękal Małgorzata, Żak Tadeusz, Żmuda Tomasz. 11 radnych, głównie z PiS, wstrzymało się od głosu. Aleksander Maciej, Biedroń Mirosław, Gancarz Józef, Klimek Stanisław, Łabędź Henryk, Mucha Sebastian, Partyński Seweryn, Rodak Krzysztof, Sajdak Adam, Stepek Sebastian, Ryszard Żądło. Natomiast 6 radnych, mimo swej formalnej obecności, nie oddało głosu w ogóle, a byli to Danielewicz Agnieszka, Jasiak Ewa, Kajpus Zbigniew, Kowalska Edyta, Światłowski Grzegorz i Wardzała Piotr. A oto jak wyglądała ta część sesji transmitowana przez Urząd Miasta Tarnowa. Na początku chciałbym bardzo przeprosić panią przewodniczącą Małgorzatę Mękal, ponieważ włożyła tyle wysiłku, aby nie dopuścić do mojego wystąpienia i to się jej niestety nie udało. Doceniam ten trud, pracę włożoną w to, abym nie mógł wystąpić, no ale niestety nie udało się. Nie udało się z prostej przyczyny, że pani nie miała wyjścia, ponieważ prawo mówi jasno, że przedstawiciel wnioskodawcy powinien nie tylko mieć prawo wystąpić na komisji, ale także na sesji. Od kilku miesięcy pani nie dopuszcza mieszkańców do głosu, co jest właściwie ewenementem od 30 lat. Przeczytajcie sobie państwo statuty innych gmin i zobaczycie, że w wielu jest specjalny punkt poświęcony właśnie wystąpieniom mieszkańców. Ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o to wystąpienie i inne moje potencjalne, a nie doszły do skutku wystąpienia, to chciałem państwu zwrócić jako eksmatematyk uwagę na to, że państwa sesje od początku, było ich tam chyba kilkanaście, obliczyłem to, ogląda około 250 osób, to jest 3 razy mniej niż poprzednie. Dlaczego? To macie państwo odpowiedź na podstawie tego, co się tutaj dzisiaj działo. Ale do rzeczy. Niektóre osoby, które sympatyzują z panem Kwaśnym, nieobecnym panem Kwaśnym, używają takiego argumentu, że skoro nie ma wyroku, skoro obowiązuje zasada domniemania niewinności, bardzo dobrze, no to właściwie nie powinno się dyskutować na ten temat w taki sposób, jak my proponujemy. A bardzo proszę pana Zbyszka o nierozmawianie, bo mi to trochę przeszkadza. Więc podpisało ten projekt uchwały 400 osób, nie tylko Ciesielczyk, jak twierdzi pan Kwaśny w różnych wypowiedziach, że to ja się domagam jego dymisji. Otóż domniemanie niewinności dotyczy na całym świecie Kowalskiego czy Smitha, ale zupełnie inaczej traktowani są w państwach demokratycznych, nie w takiej semidemokracji, w której my żyjemy. W państwach demokratycznych inaczej traktowani są politycy, zwłaszcza zajmujący stanowiska eksponowane. Mianowicie podają się tacy politycy do dymisji, jeżeli wysuwane są wobec nich zarzuty. Ja często podaję przykład. Pan Klimek też zadałby sobie ten trud i jeszcze by wytrzymał minutę. Otóż podaję często przykład premiera Sancheza, Hiszpanii, który kilka miesięcy temu podał się do dymisji, gdy zarzuty wysunięto nie wobec niego, a wobec jego żony.
Co ciekawe, nawet w samej demokracji polskiej przyjmuje się powoli zwyczaj podawania do dymisji, bo jak Państwo pamiętacie, kilka miesięcy temu podał się do dymisji wiceminister sprawiedliwości, gdy go przyłapano, że płacił kartą kredytową za benzynę jadąc na urlop. Co więcej, z drugiego obozu państwa, gdy wysunięto zarzuty wobec byłego eurodeputowanego Czarneckiego, PiS zawiesił go w członkostwie w partii. No to jest bardzo pozytywne zjawisko. W związku z tym tego typu argumenty, one w ogóle nie mają nic wspólnego z systemem demokratycznym, który zawiera w sobie taką zasadę. A jeżeli jakiś polityk nie podaje się do dymisji, przeważnie to następuje, to grupa, która go popiera, przeważnie partia, wycofuje poparcie. I dlatego oczekuję od Platformy Obywatelskiej, no od naszego miasta Tarnowa to nie ma co oczekiwać, bo wiadomo jaka będzie reakcja, oczekuję wycofania tego poparcia. Na początku słyszałem takie głosy, a tam rektor Mazur, profesor Mazur złożył jakieś tam zastrzeżenia, zwolnił pana Kwaśnego z pracy, to niesłusznie, na pewno nic z tego nie będzie. I co się okazało? Prokuratura, najpierw Mazur złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Później mówiono tak, to na pewno prokuratura nic z tym nie zrobi. Co się okazało? Prokuratura wszczęła śledztwo. A później zwolennicy pana Kwaśnego mówili, na pewno nic z tego nie będzie zarzutów. I co się okazało? W sierpniu prokuratura okręgowa w Krakowie postawiła poważne zarzuty panu Kwaśnemu, około 30 chyba, z popełnienia przestępstw, za które grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Teraz słyszę, że 16 lutego, bo jak Państwo wiecie, śledztwo przedłużone do 16 lutego, na pewno nie będzie aktu oskarżenia. No, tu bym był ostrożny. Jak Państwo widzicie, jest pewna logika. Nie jest skazany, ale weźcie Państwo pod uwagę prawdopodobieństwo, tak trochę matematycznie, tak jak na komisji już to mówiłem. Kto złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Nie Zenek z podbudki z piwem, ani nie wróg polityczny z PiS-u czy z Konfederacji, tylko profesor Mazur, poważny człowiek, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. I co się stało? Prokuratura zgodziła się z tymi zarzutami i wszczęła śledztwo. Więc jeżeli byśmy do tego podeszli w ten sposób, oczywiście nie możemy oferować wyroków, ale pewne prawdopodobieństwo możemy przypuszczać. Jakie będzie prawdopodobieństwo tej sprawy, zakończenia tej sprawy? Według tego, co ja wiem, a trochę wiem, muszę Państwu powiedzieć, to bardzo bym się zdziwił, gdyby to śledztwo zostało teraz umorzone, bardzo bym się zdziwił, chociaż w Polsce wszystko jest możliwe, jak Państwo wiecie, nieznane są wyroki boskie i wyroki sądów polskich. Ale sądzę, że w tym przypadku tak nie będzie. Jeżeli ktoś liczy, a są takie osoby, które słyszę, że liczą na to, że będą jakieś interwencje polityczne, ja uważam, że nie będzie żadnych interwencji. Nikt nie będzie poważnie ryzykował interwencji w sprawie, no przepraszam, ale tak muszę powiedzieć, w sprawie 100-tysięcznego miasta i jego prezydenta. I sądzę, że ten proces. Proszę powoli kończyć. I sądzę, że ten proces będzie, o ile do niego dojdzie, będzie sprawiedliwy. Dlatego złożyliśmy ten wniosek i oczywiście ja wiem, że on nie będzie przyjęty. Tylko chciałbym, żeby było tak jak w przypadku listu w obronie prezydenta Ryszarda Ścigały, który zniknął z internetu. Kilkadziesiąt osób podpisało się pod nim, kiedy Ścigała był już oskarżony, a teraz nikt się do tego nie przyznaje. Tu będzie ślad na piśmie, jak Państwo, żeście się ustosunkowali do tego wniosku. Prezydent Kwaśny, gdyby miał odrobinę honoru, to by podał się do dymisji, a Platforma wycofałaby poparcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, o głos poprosił pan radny Henryk Łabędź. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy zmęczeni, natomiast oczywiście ja nie, że bardzo czekał na ten punkt, ale oczywiście z uwagą wysłuchałem tutaj wnioskodawcy. Powiem tak. Cieszę się, że pan radny Marek Cisielczyk mówił o standardach w mojej macierzystej partii. Natomiast powiem, jak ja będę głosował. Oczywiście się wstrzymam z dwóch powodów. Po pierwsze, pan Jakub Kwaśny był
moim konkurentem w wyborach prezydenckich i mam zwyczaj nie cieszyć się albo nie mieć żadnej satysfakcji z tego powodu, że ktoś ma trudności takie czy inne, czy ich nie ma. Ale ważniejszy powód to jest taki, i proszę mnie nie posądzać o to, bo sam apelowałem o jakiś zdrowy rozsądek, natomiast i proszę mnie nie posądzać o jakieś tutaj polityczne wystąpienie, natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem przenoszenia z góry słów pana premiera Tuska, że prawo tak jak my to rozumiemy. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby wymiar sprawiedliwości, który rozpoczął procedowanie czy sprawdzanie, jak pan prezydent się zachowywał, po prostu dokończył tą sprawę. Na pewno ta sprawa jest zarówno uciążliwa dla miasta Tarnowa, jak i dla samego pana prezydenta Kwaśniaka, przecież on nie przedłuża sobie tylko to są postanowienia prokuratury. Więc powiem jeszcze raz z dużym naciskiem. Bez względu na to, a Marek Ciesielczyk, ani tym bardziej pan prezydent Jakub Kwaśny nie jest moim wrogiem, ale gdyby dotyczyło to nawet mojego wroga, to ja ze względów etycznych po prostu zachowania pewnego rozsądku w tej chwili, jak panuje brak poszanowania dla praworządności w naszym państwie, wstrzymam się przy głosowaniu, ponieważ jeszcze raz powiem, my musimy być odpowiedzialni i nie brać przykładu z głupiej wypowiedzi pana premiera Tuska, który narzucił takie funkcjonowanie prokuratury czy sądów pod kierunkiem pana Bodnara. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Ponieważ nie widzę więcej głosów, bardzo proszę, pan prezydent Jakub Kwaśny. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, myślę, że ta informacja, którą teraz, krótkie oświadczenie, które teraz wygłoszę, być może pozwoli państwu zdecydować w najbliższym głosowaniu. To, co mogę na ten moment powiedzieć, to co zafunkcjonowało się w przestrzeni medialnej, w informacji prasowej Prokuratury Okręgowej, po złożeniu przeze mnie bardzo obszernych wyjaśnień, następuje weryfikacja tego, co powiedziałem, informacji, argumentów, które podniosłem. Poza tym, co mówię od samego początku, że w tej sprawie absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia i zarzucanie mi szkody podczas, kiedy objąłem Krakowską Szkołę Biznesu, i to są informacje publiczne i jawne, która była na minusie około 800 tysięcy złotych przy stanie przychodów na poziomie około 8 milionów złotych w wyniku wprowadzonych przeze mnie działań. W ciągu jednego roku zwiększyłem przychody o blisko 50% do 12 milionów złotych. Uczelnia z tytułu działalności Krakowskiej Szkoły Biznesu osiągnęła zysk na poziomie 1 300 000, a włącznie z kosztami, narzutem kosztów, 2 miliony złotych żywej gotówki w roku 2022 i podobnie w roku 2023 2 miliony zysku, podczas kiedy uniwersytet był w trudnej sytuacji i w zasadzie wynik finansowy całego uniwersytetu wisiał de facto na Krakowskiej Szkole Biznesu. Więcej do tej sprawy nie mam nic do dodania. Informuję państwa radnych, że wbrew temu, co padło na tej sali, pracuję nadal na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, prowadzę zajęcia i podczas ostatniej inauguracji, setnej inauguracji roku jubileuszowego roku akademickiego, spotkałem się z nowym rektorem, wręczyłem w imieniu miasta Tarnowa piękny obraz, on zawiśnie na terenie uniwersytetu i pragnę państwa zapewnić, że nie mam sobie absolutnie nic w tej sprawie do zarzucenia. Wręcz czuję się w tej kwestii pokrzywdzony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. I bardzo proszę, pani radna Edyta Kowalska. Szanowni państwo, ja niestety nie mogę pozostawić bez komentarza słów pana Henryka Łabędzia odnośnie praworządności i chciałam przypomnieć, że to praworządność została wielokrotnie złamana i nie wystarczy za rządów PiS-u i nie wystarczyłoby tu czasu, jak ja zaczęłabym wymieniać, ile razy została ona złamana. I potrzeba w obecnej sytuacji niebywałych kombinacji, żeby tą praworządność przywrócić.
Samo miasto Tarnów doświadczyło tego, bo bez zgody władz miasta Tarnowa został na zabytkowym placu dworcowym postawiony posąg. Nie pomnik, tylko posąg. I to też było wykorzystane. Więc szanowni państwo, jeżeli już mówimy takie rzeczy, to zastanówmy się. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Gancarz. Bardzo proszę, pani Edyto, pani z imienia. W tym momencie za 8 ostatnich lat została praworządność w Polsce złamana. Bardzo proszę, mamy dużo czasu. Panie Edyto, proszę. Ale... Pan był przy mikrofonie. Ja myślę, że to nie jest czas i miejsce w tej chwili, bo mamy zupełnie inny punkt rozmowy, więc umówimy się na spokojnie. Ewentualnie można poddać, jeżeli będziemy chcieli się obrzucać w tej chwili i mieszka i szanujmy czas też mieszkańców. Nie pani. Pani radna, pani powiedziała, że została złamana praworządność. Oczywiście nie w tym punkcie to powinno istnieć. Ja chciałem wysłuchać. W tym momencie została złamana praworządność w Polsce w ostatnich 8 latach od roku 2023 do 2026. Szanowni państwo, ja wiem, że pan radny Henryk Łabędź by chciał tutaj ad vocem, ale ja myślę, że to nie jest dyskusja w tym punkcie i nie tego ona dotyczy. I panie radny, jedno zdanie i bardzo proszę, skończmy tę rozmowę, bo nie o tym teraz rozmawiamy. Nie, oczywiście, że nie chcę polemizować, bo można było dyskutować. Natomiast czy padły słowa, będziemy stosować prawo tak, jak my je rozumiemy, czy nie? No i to wystarczy. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo za udział w dyskusji. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania apelu, projektu uchwały, którego inicjatorem jest 400 osób. No nie mogę. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Szanowni państwo, przy 0 głosów za, 6 głosów przeciw, 11 wstrzymujących się i 6 głosach nieoddanych, Rada Miejska w Tarnowie odrzuciła apel Rady Miejskiej w Tarnowie o dymisję prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego, któremu prokuratora postawiła zarzuty poważnych przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności. Dziękuję państwu bardzo. Zamykam punkt 28.